Raport przeprowadzony na zlecenie multimedialnej agencji informacyjnej Newsroom TV, Polacy i wideo w sieci, pokazuje, że Polacy w większości nie mają podłączonego światłowodu do miejsca swojego zamieszkania. 64% respondentów wykazało odpowiedź, że nie mają. Nasze badanie pokazuje również, że osoby, które mają wyższe zarobki, chcą prowadzić swój tryb życia o wiele wygodniej, dlatego też mają podłączenie światłowodu w miejscu swojego zamieszkania. Wyniki badania przedstawiają, że Polacy mają dosyć sporą wiedzę dotyczącą tego, jakie korzyści może nieść ze sobą połączenie światłowodowe. Najczęstszą odpowiedzią jest znacznie szybszy internet niż obecnie posiadany. Jako kolejne odpowiedzi respondenci wykazali, że jest to brak barier mogących spowolnić transfer, takich jak warunki atmosferyczne. Następnie jest to obsługa wielu urządzeń naraz. Jedynie 17% respondentów wykazało, że nie widzi żadnych korzyści płynących z posiadania światłowodu. Proces inwestycyjny światłowodowy dopiero się rozpoczyna. Czy mamy problem? Nie, raczej to jest dobra wiadomość. Jesteśmy w takim momencie, w którym inwestycje światłowodowe przychodzą do Polski. Klienci jeszcze nie wszyscy rozumieją, że to jest technologia przyszłości. Technologia, która spowoduje, że to, co chcemy wrzucić do internetu i to, co ściągnąć z internetu, będzie tu i teraz. To jest istotne, ponieważ w dniu dzisiejszym część klientów uznaje prędkości przepływności internetu, które ma za wystarczające, ale z całą pewnością, patrząc na rozwój, co pokazuje również Państwa raport, na rozwój tego, szczególnie tej sfery wideo, dostępność do szybszych transferów, szybszych przepływności będzie konieczna i stąd proces inwestycyjny Orange Polska. W tej perspektywie najbliższych 2 lat zamierzamy pokryć zasięgiem około 3,5 miliona gospodarstw domowych. Nie potrafię odpowiedzieć na pytanie precyzyjnie, w których miejscach będziemy bardziej albo będziemy mniej, ponieważ to zależy od tego, gdzie nas klienci sobie życzą i gdzie ten business case tak zwany, czyli nasza inwestycja jest opłacalna, ponieważ tą usługę świadczymy komercyjnie.